Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to krótki odcinek informacyjny, w którym chciałbym wam przede wszystkim podziękować za wbicie 500 subskrypcji, ogłosić kilka niespodzianek jeżeli chodzi o kanał, ogłosić kilka niespodzianek jeżeli chodzi o grę oraz ogłosić konkurs na grzyby, co myślę, że was najbardziej interesuje, ale to będzie na końcu tego filmu. Więc tak, no przede wszystkim, tak jak już mówiłem, bardzo dziękuję za dosyć szybkie wbicie 500 subskrypcji, w zasadzie bardzo szybkie, bo porównując się do innych kanałów, które też nagrywają podobny content, no to one tam zyskały w tym czasie 30-50 subów, a ja wbiłem ich aż 500, więc jest to naprawdę fajna liczba, jest to liczba, fajnie wygląda, okrągła, więc postanowiłem nie przejść wokół niej tak jakby obojętnie, tylko coś zorganizować. Także no tak jak mówię, jeszcze raz dziękuję, kolejny taki jakby jakieś niespodzianki czy coś planuję dopiero na 1000 widzów, chyba że coś się zmieni, a czy to będzie za długi okres czasu czy za krótki, to już zależy od was, zależy od tego, czy będziecie moje filmy dalej oglądać, oceniać, komentować. No i przede wszystkim, znaczy nie przede wszystkim, ale też udostępniać, aby docierały do jak największej ilości osób. Pierwsza niespodzianka jest to Discord dla widzów, którego przygotowywałem ostatnie dwa dni. Ustawiałem tam wszystkie boty, kanały, macie tam kanał dotyczący Shakesa, gdzie możecie dyskutować o grze, wstawiać jakieś screeny z gry, jakieś błędy zgłaszać. Macie także kanały takie jakby rozrywkowe, tam jakieś memy, jakieś liczenie, kanał tekstowy, gdzie możecie między sobą rozmawiać, rozmawiać ze mną. To takie bardziej luźne już rozmowy, niekoniecznie o jakiejś określonej tematyce. Macie kanały głosowe, gdzie możecie ze mną pogadać albo między sobą, umówić się na jakieś gry wspólne i tak dalej. No i tak naprawdę wszystko piszę na Discordzie, jest tam opis rang, opis wszystkich kanałów i tak dalej, także po prostu wbijajcie, link macie w przypiętym komentarzu pod tym filmem, oprócz tego link będzie w prawym dolnym rogu mojego baneru, więc jeżeli wejdziecie po prostu na mój kanał, to tak jak mówię, prawy dolny róg baneru, tam powinna pojawić się ikonka Discorda, jeżeli w nią klikniecie, to was przeniesie. No i oprócz tego link będzie także się pojawiał pod wszystkimi filmami, które od tej pory będę wrzucał. Natomiast ja wiem, że jeszcze mam tam w opisie tych moich filmów kanał Discordowy, taki jakby Shakesa ogólny, taki międzynarodowy, gdzie ja go nie prowadzę, tylko po prostu go wstawiam do opisów, więc ja to jakoś ładnie rozdzielę, żebyście wiedzieli, który jest mój Discord dla widzów, a który to jest ten ogólny Shakesowy międzynarodowy. Kolejna niespodzianka, w zasadzie jest to nowość w grze, jest to nowy międzynarodowy serwer W39 i od razu uprzedzam pytania, raczej nie będę na nim grał, ale z tego co widziałem odliczanie pojawiło się dosyć wcześnie, jak widzicie tutaj to odliczanie cały czas w tle leci, ja to nagrywam w piątek, więc został jeszcze prawie tydzień, natomiast wy to pewnie zobaczycie w sobotę, no to wtedy wiadomo, zostanie tam 6 dni i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, raczej nie będę na nim grał, nie ma jeszcze oficjalnej informacji na forum, na żadnych tam fanpage'ach gry i tak dalej, jedyne skąd się o tym dowiedziałem, to są filmy zagranicznych youtuberów, którzy nagrywają Shakesa, mianowicie niemieckich, więc postanowiłem się z tym z wami podzielić, ponieważ z tego co widziałem, to na grupach Shakesowych i tak dalej jeszcze nikt nie szuka gildii, jakby jacyś tam założyciele gildii nie szukają członków i tak dalej, a przeważnie jak startuje nowy serwer, no to jest to jednak, jest taka wrzawa, jest zainteresowanie, więc być może dużo osób o tym nie wie, także postanowiłem wam o tym powiedzieć. I co, no myślę, że jest to spowodowane tym, że przeważnie odliczanie było tak 2-3 dni przed startem dopiero startowane, że tak powiem, była odpalana ta strona, na której się czekało na serwer, natomiast teraz to troszkę zmienili, już około tam od 8-9 dni to odliczanie jest, w sensie 8-9 dni przed startem serwera, także no jest to troszkę inaczej, pewnie oficjalnej info na forum i na jakichś tam social mediach Shakesa się pojawi dopiero w przyszłym tygodniu, tak więc no ja was po prostu o tym informuję, żebyście wiedzieli wcześniej. Okej, kolejna nowość, która ma zostać wprowadzona i o której także dowiedziałem się z filmów zagranicznych youtuberów, jest to aktualizacja hazardzisty, która ma zostać wprowadzona 25 marca. Czyli we wtorek w przyszłym tygodniu. I co ona zmienia? Podobno ma coś ulepszać u hazardzisty, podobno ma coś tam działać na zasadzie maszyny losującej, takiej maszyny jak jest w kasynie, ale jeżeli chodzi o jakieś dokładne szczegóły i tak dalej, jeszcze nic nie wiadomo. Podejrzewam, że w poniedziałek, góra we wtorek pojawi się na forum i wtedy informacje jakieś w ogóle pojawią się na forum i wtedy pewnie nagram dla was jakąś informację, prześledzimy tam jak oni to opisali, jak to generalnie będzie działać.
Kolejna informacja jest to zapowiedź dużej aktualizacji, niestety jest to póki co tylko zapowiedź. Duża aktualizacja ma wejść pod koniec marca, będzie to aktualizacja wielkanocna. Tak jak już nasz Shakes przyzwyczaił, wypuszczają przeważnie właśnie takie duże aktualizacje na jakieś święta typu Wielkanoc, Boże Narodzenie i tak dalej. Więc no tak jak mówię, jest to póki co jedynie zapowiedziane, ma się pojawić pod koniec marca, ale jeszcze jakieś szczegóły i tak dalej, nikt tego nie wie. Jeżeli co jakieś tam info się pojawi, to oczywiście dam wam znać. Okej, teraz ostatnia informacja, na którą pewnie wszyscy czekają, a mianowicie konkurs na grzybki, który postanowiłem zorganizować właśnie z okazji tych 500 subskrypcji. W konkursie na grzybki wygrać mogą 3 osoby, są ogólnie 3 miejsca. Za pierwsze miejsce jest 100 grzybków, za drugie miejsce jest 50 grzybków, a za trzecie miejsce jest 25 grzybków. I co należy zrobić, aby wziąć udział w tym konkursie? Przede wszystkim musicie subskrybować kanał, ponieważ no, jest to konkurs zorganizowany dla widzów, więc no, ta subskrypcja jest wymagana. Jeżeli zostanie wylosowana osoba jakaś, to ja sprawdzę, czy ona subskrybuje. Tak więc no, wiem, że dużo osób ogląda bez subskrypcji, nie wiem dlaczego, ale tak jest, widzę to w statystykach. Także teraz jest odpowiedni moment, abyście właśnie tą subskrypcję zostawili. Oprócz tego musicie zostawić kciuka w górę pod tym filmem. Miło by było, fajnie jakbyśmy dobili tak myślę 100 łapek, bo wiem, że niektóre filmy robiły już tam około 90-95, więc jest duża szansa, że ten film zrobi 100, ponieważ no pewnie będzie nim duże zainteresowanie, także miło by było, jakbyście te łapki dobili. I trzecia sprawa to jest zostawienie komentarza. I teraz jaki to jest komentarz? Pomyślałem sobie, że jak widzicie, ja na kanale prowadzę tak naprawdę 4 serie. Jest to Let's Play, jest to przedstawienie postaci widzów, ciekawostka i poradnik. I tak jak w Let's Playu i w przedstawieniu postaci nie możecie nic zmienić, nic dodać i tak żadne nic zasugerować, tak właśnie w ciekawostce i w poradnikach możecie mi powiedzieć, co jeszcze mogę nagrać. Więc fajnie byłoby, jakbyście ten w tym komentarzu napisali, co mogę nagrać, co mogę... No właśnie, jeżeli chodzi o ciekawostki, jeżeli chodzi o poradniki, co chętnie byście obejrzeli. Wiem, że dużo osób czeka na to, aż się wypowiem o klasach, jaka klasa jest najlepsza i tak dalej, jaką polecam grać. Natomiast taki film już będzie, w zasadzie już jest nagrany, pojawi się w przyszłości. Będzie to ogólny poradnik, jak zacząć tak naprawdę. I tam się właśnie wypowiem o klasach, o rasach, o tym jak dobrze zacząć, o klaserze i o takich rzeczach, więc to po prostu będzie, o tym już pisać nie musicie, natomiast możecie napisać jakieś inne pomysły na filmy, chętnie je przeczytam i na pewno wezmę pod uwagę. No natomiast ktoś nie ma w ogóle żadnego pomysłu na film, ma pustkę w głowie, to oczywiście także może wziąć udział w konkursie. Wtedy wystarczy tak naprawdę zostawić byle jaki komentarz i to też przejdzie. Z tym, że od razu zaznaczam, że zostawienie 100 komentarzy, a zostawienie jednego komentarza się niczym nie różni. Oczywiście, jeżeli macie ochotę, to możecie spamować, aczkolwiek, no tak jak mówię, nie zwiększacie sobie tym swojej szansy. Także no nie wiem, czy jest sens, ale mi to w zasadzie pod tym filmem nie przeszkadza, więc róbcie co chcecie. Wyniki konkursu pojawią się za około tydzień, postaram się w przyszły tydzień nagrać, jak losuję na takiej stronce, gdzie ona tak jakby wybiera losowo komentarze z filmu, do którego ja wyślę link, więc postaram się za około tydzień właśnie wstawić filmik, w którym właśnie wylosuję te 3 osoby, wylosuję pierwsze miejsce, wylosuję drugie i wylosuję trzecie i po prostu powiem wam, co dalej tak naprawdę robić. Okej, to by było na tyle, jeszcze raz dziękuję za właśnie wbicie tych 500 subskrypcji, jest mi naprawdę bardzo miło z tego powodu. Oprócz tego życzę powodzenia w konkursie, zapraszam każdego do brania udziału, zapraszam na Discorda, możecie udostępnić też ten film, jeżeli macie taką ochotę, zostawić kciuka w górę, skomentować i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się i cześć.